Here we go! Witamy na zawodowym show Zespołu Szkół nr 2. Zapraszamy na niepowtarzalne, pełne emocji widowisko. Nasi informatycy, geodeci, budowlańcy oraz specjaliści od reklamy wprowadzą Was w bajkowy świat naszych kierunków. Uwaga, uwaga! Nadchodzi! Lord Vader, ucieleśnienie ciemnej strony mocy. Dołączył do ekipy informatyków Imperium Budowlanki i nastąpiło jego nawrócenie na jasną stronę. Gimnazjalisto, przyjdź do technikum informatycznego, a staniesz się pogromcą bitów, bajtów i zabójcą wirusów. Zespół szkół numer 2. Łopan Gangnam Star! Gangnam Star! Co sądzi Pan o takim festynie, takiej organizacji, takiej inicjatywie? Jest to na pewno jakiś dobry pomysł, bo pozwala z jednej strony zaprezentować się młodym ludziom, co już się nauczyli, jakich doświadczeń nabyli, a z drugiej strony też jest szansą do zaprezentowania czy zachęcenia gimnazjalistów, ale i myślę, że i pokazania rodzicom, co ich pociechy się nauczyły. To taka bardzo ciekawa, bardzo dynamiczna impreza promująca przygotowanie do zdobycia dobrego zawodu w swoim życiu. A przed chwilą oglądaliśmy występ Zespołu Szkół nr 2. Czy podobał się Panu ten występ budowlanki? Niezwykle dynamiczny, niezwykle aktualny ze względu na i formę, i treść, bo Vader, muzyka, no to pokazuje, że młodzież żyje światem telewizji, światem filmu i przekłada ją na komunikację jednocześnie, którą rozumieją koledzy. To jest bardzo ważna sprawa, żeby takiego języka używać, żeby być zrozumiałym, a jednocześnie przekazać treść, które tu dzisiaj są prezentowane na tym pikniku, na tym festynie i Wasze umiejętności Zespołu Szkół nr 2, a ja ze swojego życia pamiętam jako popularna budowlanka, no pokazuje jak się rozwija, bo z mojej historii ja pamiętam, że to była tylko szkoła budowlana, a teraz no, Wasze umiejętności, telewizja no, pokazuje jak zmienił się świat i jakie są potrzeby również tego świata. Brawo, Zespołu Szkół nr 2. Lord Vader jest po ich stronie. Co? Będę musiał to dawno. Czy taka inicjatywa organizowana tutaj właśnie na Osiedlu Słonecznym 63 to dobra inicjatywa? Myślę, że czegoś takiego jeszcze nie było w naszym powiecie i myślę, że ilość ludzi, która tu jest, pokazuje na to, że jest to olbrzymi sukces. Takie inicjatywy powinny być częściej, powinny się rozwijać, bo Spójrzmy na te tłumy, które wcześniej nagraliście. Zainteresowanie jest olbrzymie. Pokaz mody, pokaz produktów, które wytwarzają nasi przedsiębiorcy, ale również wspaniałe występy przedstawicieli szkół. Reklama, którą szkoły przygotowały, żeby zachęcić przyszłych uczniów, naprawdę te reklamy były rewelacyjne. Ja gratuluję popularnej budowlance przygotowanej przez nich prezentacji. Te prezentacje tak właśnie powinny wyglądać. One w ten sposób powinny zachęcać młodych ludzi, ponieważ są to prezentacje robione przez młodych ludzi, dla młodych ludzi. To nikt lepiej tego nie czuje niż wy. A czy któryś z zawodów szczególnie pana zainteresował, jak może prezentacja? Ja mówiłem, że mieliście bardzo ładną prezentację jako budowlanka i każdy z tych zawodów prezentowanych przez was był bardzo ładnie, bardzo odważnie, bardzo fajnie prezentowany. Ja powiem tak, za moich czasów nie było takich prezentacji. Nie wiem, czy dobrze, czy źle, bo te reklamy były tak dobre, że trudno by było wybrać zawód, w którym by się chciało uczyć. Proszę powiedzieć, czy taka inicjatywa, jak dzisiaj festyn cały tutaj na Osiedlu Słonecznym 33, to dobra inicjatywa? Zdecydowanie tak. Brakowało nam tego typu prezentacji w naszym mieście. Myślę, że to jest dla naszej społeczności, szczególnie dla młodych ludzi, forma zapoznania się z tym, co mogą wybrać. Pomoc w tym, jakie zawodów mogą się uczyć i myślę, że na tym etapie w takiej formie pokazanie tego z pewnością pomoże w wyborze. A czy zgodziłby pan się z opinią wielu ludzi, że takie zawody jak zawody prezentowane przez naszą szkołę popularną budowlankę, czyli technik geodeta, informatyk, budowlaniec i technik organizacji reklamy, to takie zawody z przyszłością? Zdecydowanie tak. Od dawna byłem zdziwiony tym, że młodzież wybiera najczęściej, bardzo często jak do tej pory, licea ogólnokształcące, które tak naprawdę niczego jeszcze nie gwarantują. Dają dopiero przepustkę do dalszego kształcenia. Natomiast zdobycie konkretnego zawodu w technikum czy w szkole zasadniczej, zawodowej jest już pewną zdobyczą i pewną furtką, która absolutnie nie zamyka możliwości dalszego kształcenia również w wybranych zawodach. A przyszłość należy właśnie do twardych zawodów. Tam jest najwięcej możliwości odnajdywania się na rynku pracy. A czy ma pan może jakiś swój ulubiony zawód, jakiś taki szczególnie, który pana zainteresował? Jest sporo. Myślę, że gdybym cofnął się o kilkanaście, 10 lat i był na tym etapie jak teraz gimnazjaliści, no to myślę, że to, co oferuje wasza szkoła, z pewnością bym rozważał. Czerwony Kapturek długo szukał drogi do domu babci. Dziś pomogą w tym geodeci. Mają mapy, GPS-y, dalmierza i takimetry. Gimnazjalisto, przyjdź do technikum geodezyjnego. Znajdziesz tu swoją ścieżkę kariery, a w kieszeniach już tylko... Sektat na wietrze, murarz to społeczny chwal. wszystko mu się wokół piętrzy, wciąż buduje nowych mar. Słońce praży, wiatr go studzi, ale ty jak praca we. Tak tworzymy w naszym trudzie nowe miasta, nowe wsie. Za stropem owoca nam da kielnia, cegły, winkielak, deski, wapno, gwoździe, lajka, waga, wieka, pion i gotowi nowy dom. Co wam mogę powiedzieć? Rzeczą istotną w naszym życiu, elementem nieodzownym jest po prostu kasa. Z tego co słyszeliśmy, często powtarzane słowa, żeby mieć kasę trzeba mieć dobry zawód w dzisiejszych czasach. Nie być magistrem politologii, prawda, czy też magistrem historii, tylko po prostu mieć dobry specjalistyczny zawód. Dlatego gorąco zachęcam, żebyście po prostu zdobywali te właśnie zawody, dla których są oferty pracy i gdzie pracodawcy sami was znajdą, bo w tej chwili rozpoczyna się właśnie ten rynek pracownika, który posiada silny, twardy, konkretny zawód. A co do waszych występów, Zespół Szkół nr 2, w mojej pamięci pozostanie na zawsze Lord Vader i Czerwony Kapturek. Byliście po prostu cool. Świat mediów, błysk fleszy i kamer jest nie tylko dla księżniczek. Reklama to medium XXI wieku. Gimnazjalisto, przyjdź do technikum organizacji reklamy, a fotografia, nagrywanie filmów i teledysków będzie twoją bajką. Już wybrałem. Idę zalogować się do Zespołu Szkół nr 2, bo nauka w budowlance to... Naprawdę te reklamy były rewelacyjne. Ja gratuluję popularnej budowlance przygotowanej przez nich prezentacji. Te prezentacje tak właśnie powinny wyglądać. Niezwykle dynamiczny, niezwykle aktualny ze względu na i formę, i treść, bo Vader, muzyka. Właśnie tego typu prezentacje powinny być pełne dynamiki, pełne takiego dystansu do siebie, a jednocześnie przekazania tych treści, o które tak naprawdę chodzi. Myślę, że ci, co oglądali, z pewnością to zauważyli. W mojej pamięci pozostanie na zawsze Lord Vader i Czerwony Kapturek. Byliście po prostu cool. Myślę, że gdybym cofnął się o kilkanaście, 10 lat i był na tym etapie jak teraz gimnazjaliści, no to myślę, że to, co oferuje wasza szkoła, z pewnością bym rozważał. Niech twoje słowa zbudzą krew, niech wszystko będzie już okej. Jest tyle miejsc, do których powrócimy. Mów, niech Twoje słowa zburzą ból, niech Twoje dłonie zniszczą chłód, ten nagły chłód, co sercu przyniósł zimę. Każdy dzień dodaje nam sił.